Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na początku chciałam podziękować za pracę nad tą ustawą, gdyż w części zaspokaja ona potrzeby opiekunów osób z niepełnosprawnością i przy okazji też osoby same z niepełnosprawnością. Ja już od 2 lat pracuję nad ustawą drukiem 273, kiedy właśnie początkowo chcieliśmy dać możliwość dorabiania, co było związane z czasem pandemii, możliwością pracy zdalnej tym opiekunom, którzy opiekowali się dziećmi, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia, ale wyrok Trybunału Konstytucyjnego dyskryminował osoby dorosłe. Proszę Państwa, problemy osób z niepełnosprawnością to niekończąca się historia. Jeżeli wystąpi niepełnosprawność w wieku dziecięcym, jeżeli zachoruje dziecko, to choruje nie tylko to dziecko, ale cała rodzina, opiekunowie, rodzice. I w dobie dzisiejszych czasów, drożyzny i tego wszystkiego, co się dzieje w świecie ekonomicznym, to są historie bardzo bolesne. O tym świadczyły protesty w Sejmie w marcu tego roku oraz w 2018 roku, a także protesty różnych grup, które też tutaj brały udział w naszym posiedzeniu komisji w Senacie w 2018 roku. Zdaję sobie sprawę, że środowisko osób z niepełnosprawnością i ich opiekunowie to grupa niejednorodna, że nie da się w regulacji zapewnić wszystkie potrzeby tego środowiska. Ale proszę Państwa, tutaj troszeczkę odniosę się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, kiedy to na kobietach, kobiety nie mają wyboru, jeśli chodzi o terminację ciąży z wadami letalnymi. I to państwo właśnie w takiej sytuacji prawnej powinno wspierać takie osoby, które na przykład urodzą dziecko z niepełnosprawnością. Sam pan minister powiedział i też sprawozdawca, senator sprawozdawca, że praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Proszę Państwa, już skracając moją wypowiedź, bo wiele zostało powiedziane, samo świadczenie zostaje, ale tylko dla opiekunów osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Ustawa komplikuje sytuację rodzin, których osoba z niepełnosprawnością skończy 18 rok życia i według nowych przepisów będzie musiała przejść na świadczenie wspierające, o którym tu dzisiaj mówimy, i ono w zależności od tej skali punktowej, te skale są pomocne, ale nigdy nie są idealne i dobrze, że się tak dzieje, że będziemy mogli jeszcze pracować nad nowelizacją po jakimś roku obserwacji, czy rzeczywiście będą te środowiska zadowolone i czy rzeczywiście to świadczenie wspierające będzie wspierające. Ale tak naprawdę opiekunowie osób z niepełnosprawnością po 18 roku życia stracą to świadczenie. Dla wielu, oczywiście tu też do końca bym z tym polemizowała, bo sama optowałam za tym, żeby ludzie mieli możliwość powrotu na rynek pracy, jeśli tego chcą, bo taki był czas w pandemii. No, dla wielu, którzy wiele lat opiekują się tymi osobami, powrót na rynek pracy będzie trudny i to jest rzeczywiście problem i oni też nie zawsze będą mogli się tutaj odnaleźć. I dobrze, że jest to forma fakultatywna, nie obligatoryjna i będą mieli ludzie tutaj wybór. Proszę Państwa, kto zyska? No zyska rząd na pewno, bo za pomocą tej ustawy rozwiązuje się bardzo duży problem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, kiedy to też obecnie sądy orzekały i przyznawały świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z dorosłym i to było wyrokiem sądu. W tej chwili ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie bezzasadny. Czy ktoś straci? No pan minister powiedział, że nikt nie straci. Rzeczywiście cieszę się z tego, że pewne wsparcie będzie kierowane do osoby niepełnosprawnej, a nie do opiekuna i że ta osoba z niepełnosprawnością będzie mogła decydować, jak wydać te pieniądze, ale mamy tabelę i wiemy, jakie są te pieniądze w zależności od skali punktowej, która będzie orzekana przez te zespoły wojewódzkie. Ale opiekunowie otrzymujący świadczenia na starych zasadach, to jest przepisów obowiązujących do 31 grudnia, nie będą mogli pracować, taki jest fakt, jeżeli wybiorą tą drogę. I zostaną na starych zasadach, czy nie będą mogli dorabiać, czy pracować bez limitu. I tak naprawdę później nie ma, nie wiadomo czym różnią się te świadczenia dla mnie, jeśli nie ma decyzji określającą potrzebę wsparcia. Ja składam poprawki, o których była mowa wcześniej w tym artykule 43 i w kolejnych poprawkach będę definiować jeszcze osobę sprawującą opiekę, aby opiekun zamieszkał w jednym gospodarstwie domowym, tak żeby jeszcze poprawić, jeżeli się decyduje opiekować tą osobą, jakość tej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani senator. I teraz składam te poprawki w moim imieniu i grupy senatorów. Bardzo dziękuję.